Cześć, witam. Dzisiaj kilka słówek o świecy płomieniowej. Tutaj kolega pytał i pokażę, jak to tutaj wyglądało w oryginale, jak to wygląda teraz u mnie. Więc tak, żeby nie przedłużać. W oryginale świeca płomieniowa jest wkręcona tutaj na kolektorze ssącym i wygląda to tak. Tu jest co prawda, to było wprasowane tutaj na tą świecę. Ja to ściągnąłem, zaraz wam powiem dlaczego. Niemniej jednak to jest ta świeca płomieniowa. Dlaczego to ściągnąłem? Ano dlatego, że chciałem tutaj założyć inną świecę i tutaj wziąłem to do tokarza, żeby to naciął. Tu możemy to spokojnie ściągnąć, bo to jest tylko wprasowane na to. Jak to ściągniemy, to możemy nawet wziąć do tej świecy, którą teraz tam mam zamontowaną, możemy wziąć nawet i tutaj ten gwint naciąć i tą świecę do tego wkręcić. Ten gwint wtedy jest troszeczkę cienki, bo tutaj jest troszeczkę wymiar za duży. Niemniej jednak tokarz tak zrobił i zrobił mi kilka takich sztuk, gdzie tutaj wkręcamy do kolektora ssącego, a tutaj wkręcamy sobie tą inną świecę. No teraz nie mam tutaj, bo nie mogę znaleźć, nie mam czasu, żeby tutaj szukać ten w garażu. Niemniej jednak da się coś takiego zrobić. Tą tutaj wywaliłem. Ona tu normalnie jeszcze ma kabelek i przewodzik. I to jest zrobione następująco w oryginale. Tutaj na górze jest zamontowany zaworek. I do tego tutaj jest podłączony, jeżeli chodzi o część elektryczną, tu jest podłączony ten przewód, który tam wychodzi z włącznika, gdzie włączamy ciągnik, tylko nie z tego pinu drugiego, tylko z tego pierwszego, gdzie obracamy trochę i wtedy podgrzewamy. Tutaj natomiast do drugiego jest podłączony przewód i ten przewód jest podłączony do tej świecy. To działa na tej zasadzie, że tu zaworek otwiera paliwo, ono spływa do świecy i tam się podgrzewa spiralka i to się podpala. Natomiast jeżeli chodzi teraz o to, co ja mam zrobione, bo tutaj jeszcze nie dodałem, zasilanie tego paliwa, tutaj na dole idzie do świecy płomieniowej, tutaj zasilanie, w oryginale jest tutaj rurka, jeżeli chodzi o przelewy z wtryskiwaczy i tutaj na końcu nie jest to zaślepione, tylko jeszcze jest do świecy płomieniowej, tak więc świeca płomieniowa jest cały czas podłączona do paliwa z przelewu na wtryskach tutaj. Ja to zlikwidowałem, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że tu mówiono mi bynajmniej, jak ten ciągnik robiłem, pierwszy raz jak kupowałem, że są takie sytuacje, że ten zaworek się zatnie i wtedy cały czas paliwo jest pompowane, bo tutaj wiadomo, że tam jakieś ciśnienie jest i to paliwo cały czas jest pompowane do kolektora ssącego, tak więc nam cały czas ubywa paliwa. Dlatego ja mam zrobione inaczej. Jak już mówiłem, tutaj jest wkręcona świeca, jest ta redukcja, jest wkręcona świeca. Świeca, jak dobrze pamiętam, to z MF-a jest. Na tej świecy tutaj mamy ten kabelek. Ze świecy jest tutaj wężyk. Tu mam zrobiony zbiorniczek, tak więc tu leję sobie paliwo. Jak tam podłączamy prąd, to ona się tutaj i się otwiera przepływ paliwa i się spiralka grzeje, tak więc to działa od razu. Jeżeli się tam coś zepsuje, to paliwo nam tylko ucieknie tyle, ile tu w zbiorniczku jest. Tyle na temat świecy. Tak więc wiecie już, jak to mam zrobione. Jeżeli ktoś sobie chce przerobić, to można tak sobie to zrobić. To oczywiście nie jest tutaj jakiś mój pomysł, to nie ja wymyśliłem to. Jak miałem oddany tutaj silnik do remontu, to panowie z firmy mi tak zrobili to w 323 i ja sobie tutaj odpowiednio podobnie to przerobiłem. Tak więc to tutaj podkreślam, że to nie jest mój pomysł, tylko tak to zrobiła firma. Tak więc mam tutaj w tym ciągniku w 323 też mam tak przerobione, natomiast w tym czerwonym jeszcze nie mam zrobione, a tam w ogóle podgrzewanie nie działa chwilowo. Powiem wam szczerze, jest jednak teraz, jak temperatura troszeczkę już spada,
to nawet nie muszą być mrozy. To jednak jest bardzo korzystne, jak to jest uruchomione, bo naprawdę dużo, dużo lepiej ten ciągnik pali i o ile nam się nie chce na przykład zrobić tego podgrzewania, to później częściej się bawimy w zrobienie rozrusznika. Więc tyle w temacie. Żegnam, do następnego razu, pa!